Dały nam przyczepność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach. To zapewniało zdrowie niczym yerba. Starsi nie mieli hajsu na to, żeby kupić milanki. Pieniądze szły na ważne sprawy, wtedy nie na zachcianki. Dla nas jeden cel, biec od bramki do bramki. Obok nie 10 kumpli, na trybunach koleżanki. Boisko, które wysysało z nas energię, chociaż trudno było znaleźć na nim jedną kępkę trawy. Trener krzyczał, podnieś głowę, kiedy biegniesz. Mamy grać na dwa kontakty i w obronie bez zabawy. Czułem presję i starałem się jej sprostać. Barwy Piasta, buty wiązałem na kostkach. Czułem presję i choć to żadne mistrzostwa, jeśli z miast pobliskich jesteś, wiesz, że budziliśmy postrach. Juniorzy Piasta zawsze na szczycie tabeli i nie przyjeżdżał tu żaden talentów łowca. Zawsze się bieły tylko ostre charaktery i za to propsy dla Liska, że się jakoś stąd wydostał. I choć dawały nam przyciętność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach. To zapewniało zdrowie niczym yerba. I choć dawały nam przyciętność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach. To zapewniało zdrowie niczym yerba. Na ścianach plakaty piłkarzy, na mnie bazarowy t-shirt. Nie przestawałem marzyć, by jak Alex nosić dychę. Ale technikę to miał high i pik kubanek. Serio kilku miało talent, papier na poważne granie. Każde podwórko miało kogoś jak Sypniewski, który czarując biegał od kreski do kreski. Często ambicje z potencjałem w parze nie szły i tak przepuszczali talent w biegu od kreski do kreski. Tyle w tej kwestii mam wspomnienia, tylko dobre. Choć zdarzyło się jak Peszkin po meczu przechylić bombę. Nie było sekcji w klubie innej niż ten futbol. W sercu noszę HCL jak Wojtek Kowalczyk brudno. I choć dawały nam przyciętność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach. To zapewniało zdrowie niczym yerba. I choć dawały nam przyciętność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach. To zapewniało zdrowie niczym yerba. Na mecze pierwszej drużyny z tym kusiem robiłem flagi. Jeden przychodził na dymy, drugi przychodził się bawić. Uroki małej mieściny, mieliśmy tylko ten stadion. Cukiernia czysta, nie driny, Kodzi miał kucyk jak Baggio. Futbol zaczynał się dla nas na górce szkolnej. Zbyt małe bramki, ale do gry wielkie serca. Czasem z plecaków słupki, by zagrać gdziekolwiek. Jak umiałeś kopać prosto, to uczyłeś się podkręcać. Na mecze dziadek nosił aparat na kliszę. Dałbym wiele, by raz jeszcze jego głos z trybun usłyszeć. To nie przypadek, że spoczywa blisko bramki. Dziś jak o niej wspominamy, to na stole w oczach szklanki. Choć dawały nam przyciętność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach. To zapewniało zdrowie niczym yerba. I choć dawały nam przyciętność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach. To zapewniało zdrowie niczym yerba. I choć dawały nam przyciętność, no to jednak te tramkokorki pozwalały się oderwać. Graliśmy w szkole i po szkole i na przerwach.